Hej, witajcie. Niedzielny Nutras. A chwilę nie wrzucałem już update'ów, bo czy aktualizacji, czy materiałów spod tego szyldu, bo jakoś tak ten trening idzie sobie swoją drogą i to jest najważniejsze w tym wszystkim i nie zawsze gdzieś tam jest czas i pora, żeby sobie pogadać. Zresztą przyznam szczerze, że nagrałem nawet trochę w ten weekend, po czym w trakcie biegu droga mi się przez rozlewiska rozlała i pomoczyłem buty i tak mi humor siadł, że z tego całości, uzyskania całości materiału wyszły nici tak naprawdę i finalnie nic nie wrzuciłem, ale jak gdyby no, nic nie ucieka, nie ma nic straconego, ponieważ jest dosyć ważna informacja dla mnie, która się wydarzyła w ciągu ostatnich dni. No bo wszystkie znaki na niebie i ziemi w tym momencie wskazują, że 24 Szczawnicy o 3 nad ranem wystartuje w biegu indywidualnym na 96 km, czyli niepokorny mnich. I będzie mi dane pierwsze zmierzyć się z tego typu dystansem. Bardzo dużo mam myśli związanych z tym biegiem już od dłuższego czasu. Zresztą dzisiaj jest 17, można powiedzieć, że miesiąc został do biegu. Więc już jest jakaś tam ograniczona ilość treningu, którą da się wcisnąć. Jeszcze zakupy sprzętowe tak naprawdę, jakieś pozostałe, które chciałbym mieć tak na wszelki wypadek. Ale przede wszystkim w głowie mi jak gdyby siedzi, co ja muszę zrobić, żeby to tak naprawdę przebiec. I limit czasowy jest około 17 godzin, znaczy nie około, jest 17 godzin. I to oznacza, że no muszę sobie jakoś rozłożyć siły i jakoś rozłożyć tempo, prawda? Muszę sobie założyć. I tak pierwsze co pomyślałem, to dobrze by było, żebym w 10 godzin zrobił 60 km. Wtedy zostanie mi 36 na 7 godzin. No i to tak, jak gdyby wydaje mi się, że trochę mało, że powinienem chyba trochę bardziej agresywnie założyć, że 60 to jest trochę mało. Wszystko ponad 60 w ciągu 10 godzin będzie dużym sukcesem, bo to mi da wytchnienie na tą drugą część. Natomiast gdzieś tam minusem jest na pewno to, że start jest o 3 nad ranem. Znaczy może nie minusem, ale start jest o 3 nad ranem, więc jasno zacznie się robić pewnie przed 6, może w pół do 6, bo będziemy mieć po drodze jeszcze przestawienie godziny, więc znowu ucieknie nam trochę ten świt. To są góry, w zależności od której strony góry będę w danym momencie, no to słońce będzie dużo później się pokazywało, ta szarówka. Więc nie da się tak może mocno szybko po ciemku przemieszczać, żeby sobie nie zrobić krzywdy, szczególnie, że to jest długi bieg, a nie krótki, w którym no jak gdyby cisnąć trzeba od początku. Więc załóżmy, że od trzeciej do tej piątej, szóstej, 3 godziny będą takie troszkę trudniejsze, gdzie ta prędkość będzie trochę limitowana warunkami, widocznością tak naprawdę. No i potem już zakładam, że od tej szóstej będzie normalnie można działać jak gdyby w pełnym oświetleniu. No nie zmienia to faktu, że te 10 godzin, może inaczej, no do tej pory 50 parę kilometrów zrobiłem w okolicach tych 9 godzin, więc nie jest to powiedziane, że tego nie da się zrobić w moim przypadku, zresztą jestem w zupełnie innym miejscu biegowo niż byłem wcześniej, ale nie zmienia to faktu, że trzeba to przycisnąć i no prosto licząc, żeby zrobić 60 km w 10 godzin, to trzeba zrobić 6 km na godzinę, czyli 12 minut na kilometr, ale to jeszcze wszystko musi zawierać ewentualne przystanki po drodze. No i zrobi się z tego straszna matematyka i pewnie czułbym się dużo bardziej bezpieczniejszy, gdybym na przykład 70 zrobił w 10 godzin, bo wtedy miałem te 7 godzin, żeby zrobić już wtedy swobodnie 20 parę kilometrów i choćby nie wiadomo co się działo, to teoretycznie można. No więc widzicie dużo przemyśleń, dużo tego wszystkiego, bo zresztą no będzie teraz materiał trochę wjeżdżało w tym, bo muszę sobie to układać i jak wiecie materiały pomagają mi to wszystko przemyśleć, natomiast mam gorącą prośbę, trzymajcie kciuki, no bo będzie to bieg taki naprawdę największym wyzwaniem bez wątpienia do tej pory moim biegowym i z wielu przyczyn i wiele aspektów chcę wam pokazać, jak będę przygotowywał, jaki mam tok myślenia i tak na sam koniec dnia chciałem powiedzieć, że się strasznie boję. Strasznie się boję tego dystansu i no jeżeli się uda, to 10 kwietnia przebiegnę maraton w górach, maraton górski, coś takiego koło Bielska-Białej, to jest stosunkowo dla mnie bliska odległość. Mogę tam samochodem pojechać i wrócić, nie czy muszę nic konkretnie kombinować, prawda, bo dojazdowo jest to stosunkowo blisko.
No i tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące tego zbliżającego się biegu, jeżeli chcecie wiedzieć, co tak naprawdę będzie się działo, no to zachęcam do komentowania i będę starał się odpowiedzieć, bo no jest to wyzwanie. No nic, trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!